Cześć, zapraszam Was do obejrzenia trzeciego filmiku w tematyce laserów frakcyjnych. Dzisiaj chciałbym odpowiedzieć na pytanie, jaki laser możesz wybrać dla siebie, jeśli zastanawiasz się nad tego typu zabiegiem. Jak już wiecie z poprzedniego filmiku, mamy trzy typy laserów: ablacyjne, nieablacyjne i subablacyjne. I moja odpowiedź jest jednoznaczna. Jeśli chcesz naprawdę dosyć mocno odmłodzić swoją skórę, to zdecyduj się na laser ablacyjny. Jeśli chcesz leciutko ją odświeżyć, możesz zastanowić się nad laserem nieablacyjnym. Natomiast laser subablacyjny moim zdaniem ma relatywnie małe zastosowanie w praktyce klinicznej. Może być porównywany w swojej skuteczności do mikrodermoabrazji, dlatego ja go nie używam i niechętnie polecam, ponieważ te efekty kliniczne nie są za duże. Ale oczywiście jeśli ktoś jest bardzo młody, chce tylko delikatnie odświeżyć skórę, to może z takiego lasera jak najbardziej skorzystać. Dlaczego laser ablacyjny jest tym laserem, który ja najbardziej polecam? Dlatego, że on oddziaływuje na skórę dwojako. Czyli po pierwsze ją złuszcza, a po drugie silnie pobudza komórki skóry do odmłodzenia. I oczywiście ten laser jest laserem najbardziej agresywnym, najmocniejszym. Trzeba mieć duże doświadczenie, żeby ten laser bezpiecznie wykonać, jak również wymaga pewnego poświęcenia ze strony pacjenta, czyli kilku dni gojenia. Niemniej efekty, jakie przynosi, są nieporównywalne do innych laserów, do laserów nieablacyjnych i subablacyjnych. Ale żeby nie było tak prosto, to w ramach lasera ablacyjnego mamy dwa typy laserów. Mamy lasery ablacyjne CO2 i lasery ablacyjne erbowo-jagowe. Między nimi też jest dosyć istotna różnica. Jeśli chcesz jak najsilniej zadziałać, decyduj się na laser CO2, nie na laser erbowo-jagowy. Ponieważ ten laser jest najsilniejszym laserem frakcyjnym ablacyjnym, dającym największy efekt. Jeśli troszeczkę się obawiasz zabiegu, możesz zastanowić się nad laserem ablacyjnym, frakcyjnym, erbowo-jagowym, ale z taką myślą, że te efekty będą jednak słabsze, i albo trzeba zrobić więcej zabiegów, albo pewnych efektów po prostu się nie uzyska. W praktyce mogę powiedzieć, że ja używam tylko lasera frakcyjnego ablacyjnego CO2, ponieważ jest on fajny i skuteczny i bezpieczny i dla osób 30-letnich, i dla osób 50-letnich, i dla osób 75-letnich. U takich pacjentów zabiegi wykonuję, jak również u takich pacjentów powszechnie na co dzień wykonuję zabiegi i wiem, jak to wszystko wygląda, wiem, jak to wszystko oddziaływuje. Chciałbym jeszcze w tym filmiku powiedzieć parę słów na temat laserów nieablacyjnych. Dlaczego ich prawie nie stosuję, albo wyjątkowo rzadko stosuję? Dlatego, że żeby uzyskać fajny efekt, potrzebujemy bardzo dużej ilości zabiegów takim laserem. Co to znaczy bardzo dużej? Można to porównać w ten sposób, że 1-2 zabiegi laserem ablacyjnym CO2 równa się 6, 8, a czasami nawet 10 zabiegów laserem nieablacyjnym. Czy to dużo, czy to mało? Moim zdaniem bardzo dużo, moim zdaniem nie warto, aczkolwiek oczywiście każdy ma swoje wady i zalety. Zaletą lasera ablacyjnego jest spektakularny efekt i relatywnie mała liczba zabiegów. Natomiast lasery nieablacyjne po prostu na krócej wyłączają pacjentów z funkcjonowania. Ale pamiętajcie o tym, że o ile ten okres gojenia jest rzeczą wymierną, o tyle skuteczność nie przekłada się tak 1:1. Wspomniałem wcześniej, że 1-2 zabiegi laserem ablacyjnym równają się 6-8 zabiegów laserem nieablacyjnym, ale to jest prawda w przypadku takiego typowego odmłodzenia skóry u osoby 35-50-letniej. Podsumowując króciutko ten trochę skomplikowany filmik. Po pierwsze, najlepiej i najsensowniej jest stosować laser frakcyjny ablacyjny. Po drugie, najlepiej wybrać laser frakcyjny ablacyjny CO2. Po trzecie, jeśli jesteś osobą młodą, czyli 35-45 lat, możesz rozważyć stosowanie lasera nieablacyjnego, ale musisz mieć świadomość, że musisz wykonać sporo większą liczbę zabiegów. Po czwarte, jeśli masz poważne problemy ze skórą, na przykład blizny, w ogóle nie rozważaj stosowania lasera nieablacyjnego, bo jego skuteczność jest dosyć mała. Po piąte, nie stosuj lasera subablacyjnego w innych wskazaniach
niż wskazania delikatnego odświeżenia skóry, czyli takiego delikatnego peelingu. Dziękuję bardzo, zapraszam do zadawania pytań, do pisania. Chętnie wyjaśnię te wszystkie zawiłości dotyczące laserów frakcyjnych.